Bo internet huczy od plotek. Jakich znowu? No właśnie, ja trochę w to nie wierzę, ale stwierdziłam, że jak już się spotkamy, to muszę o to zapytać, że z racji tego, że wystąpi pani razem z panią Justyną na scenie, to że pani występ na scenie sylwestrowej TVP jest zagrożony. Czy to jest prawda? Ale w jakim sensie może być zagrożony? Że jest zagrożony, że może pani nie wystąpić na tej scenie. Czy to jest możliwe? Z zasady nie, dlatego że jeśli już podpisuje się kontrakt, to on zobowiązuje obie strony. I mi się nie zdarzyło, chyba przez 33 lata, żebym ja kontrakt, podpisany kontrakt zerwała, bo to się po prostu nikomu nie opłaca. To by było za dużo stresów i nerwów. Oczywiście zdarzało się, że na przykład miały być koncerty, które zostały przeniesione, bo padał deszcz i właśnie były trudne warunki pracy, albo no, jakieś tam po prostu ewidentne ustalenia złamał organizator. To raczej te rzeczy, które by się zdarzyły w przeszłości, jak sięgam pamięcią, to raczej by to nie były telewizyjne. Telewizja raczej się wywiązuje ze wszystkich ustaleń, to są duże instytucje. Nie ma takiej możliwości. Ja przyjmując zaproszenie do jakiegokolwiek programu, jakiegokolwiek koncertu, czy to jest The Voice, czy to jest Festiwal Opole, Sobot, jakikolwiek, ja zawsze pytam o to, w jakim gronie artystów będę występowała, bo cenię sobie bardzo to, żeby była fajna atmosfera pracy. Oczywiście, kiedy jest koncert godzinny, to ludzie się bardziej mogą być jakby tam bliżej siebie, tym bardziej to grono powinno być tak ściśle dobrane, tak jak w programie The Voice, kiedy się siedzi powiedzmy blisko siebie. Natomiast w 5-godzinnym koncercie tam się często artyści nawet nie spotykają, bo mają próby w innym czasie i więc nie ma w ogóle to, jakby ktoś chciał się spodziewać jakiegoś konfliktu, to no wiecie państwo, fakt jest taki, że Justyna Steczkowska w tym roku po raz kolejny zainicjowała konflikt między nami niepotrzebnie i bezpodstawnie. Próbuję się z tego wycofać, współczuję jej w zasadzie, bo też nie wiedziałabym, co zrobić, bo faktycznie zaatakować kogokolwiek w takim momencie, kiedy mamy trudne czasy, to jest brak empatii, brak świadomości i brak wyczucia i wrażliwości, więc to, co zrobiła, było bardzo niestosowne i ja wiem, że ona się próbuje tak trochę rakiem wycofać i ja jej nie utrudniam tego, ale też jej nie będę w tym jakoś specjalnie pomagać, bo ja też przeszłam swoje. Moi fani byli roztrzęsieni po tym, co ona zrobiła. Ja mam ogromną rzeszę publiczności, która to bardzo, bardzo przeżyła, bo wiedzieli, bo mnie znają. No i też oczywiście jakaś tam była fala hejtu, zanim ludzie się zorientowali, że koszty to nie zysk i tak dalej. No, świadomie wprowadziła opinię publiczną w błąd, wie o tym, nie wycofała się z tego, próbuje mnie pozdrawiać z ekranu i jakby daje mi w ten sposób, rozumiem, sygnał, że trochę chciałaby zamknąć ten konflikt, załagodzić go, ale no nie padły te najważniejsze słowa. Przepraszam, wycofuję swoje oskarżenie. Jeśli to zrobi tak samo głośno, jak zrobiła, jak zaatakowała mnie publicznie, czyli na swoich platformach społecznościowych, to jest początek do tego, żebyśmy się w ogóle spotkały na herbatę. W innym wypadku ja bardzo cenię czas życia, po prostu. I dla mnie to, że ona w tym samym koncercie nie ma znaczenia, to nie jest bardzo ścisła współpraca. W przypadku programu The Voice to jest bardzo ścisła współpraca pomiędzy czterema trenerami, tutaj natomiast nie. W ogóle mi to nie przeszkadza, mało tego, nasi synowie się lubią. No ostatnio byłam w klubie, w którym Alan miał swój set DJ-ski i Leon też tam był. Spotkaliśmy się, jest bardzo, bardzo grzeczny, bardzo miły chłopak. I fajnie, że chłopaki się dogadują, cieszyli się, że się razem spotkają, umawiają się na afterparty jakieś, więc fajnie. Natomiast ja nie szukam konfliktów. Jeśli ktoś je inicjuje, niech sobie je rozwiąże tak jak czuje jego serce. Jak Justyna poczuje, to będzie wiedziała, co zrobić. Natomiast to nie o to chodzi, wiecie państwo, że ja... To nie jest tak, że ja mam w sobie jakieś takie napięcie i tak, no co i to, i co teraz? Nie, ja w ogóle już nie mam, to rozpuszczam wszystko. Natomiast nie może być też tak, że ktoś może powiedzieć cokolwiek, dać bardzo duże oskarżenie, bo ja prawie zostałam tak trochę oskarżona o złodziejstwo. To jest bardzo duży zarzut. Nawet minęły miesiące i dla państwa to już jest tam następny temat, następny, ale ja to pamiętam. I to nie chodzi o to, że jestem pamiętliwa, chodzi o to, że to po prostu było niestosowne, nieprawdziwe i trzeba to ładnie nakryć ten biały stół białym obrusem. Znaczy stół białym obrusem, ja to tak nazywam symbolicznie. I ja tego nie zrobię za nią, ona to musi zrobić. Natomiast
nie ma to tak naprawdę znaczenia, bo my nigdy nie byłyśmy w bliskiej przyjaźni, żebym ja poczuła jakąś utratę. To nie jest tak. Z niektórymi artystami mam fajniejsze relacje, z drugimi jesteśmy bardziej chłodni, tylko dzień dobry, cześć. Nie musimy się wszyscy kochać, nie musimy się wszyscy rozumieć. Ja nie rozumiem całego świata, dlaczego cały świat miałby rozumieć mnie? Luz. No i właśnie na taką odpowiedź liczyłam. No i super. Więc drodzy Państwo, nie musicie się obawiać, pani Edyta wystąpi na Sylwestrze. No raczej tak, no jedyne co mogłoby się wydarzyć, to że po prostu choroba, nie? Mhm. Ale no bo, nie, to, no, na to, to są, nie bierzemy nawet no tego tak, pod uwagę. Nie, ale to by było jedyne co, no bo jak już jest podpisany kontrakt, no to są za duże takie obostrzenia, także to muszę być no tak, po prostu... To są kary finansowe wtedy w takim wypadku. No, oczywiście, to pewnie kolosalne. You know what I mean. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Dlatego ja nie podpisuję kontraktów na kolanie, tylko przemyślę zawsze, bo ja biorę odpowiedzialność za swoją decyzję. Ja zawsze przez 30 ponad lat. Natomiast no, tylko muszę liczyć, że będę zdrowa, że on będzie zdrowy, żebyśmy dali radę po prostu, nie? No bo występować na mrozie w chorobie słabo. Nie. To nic, ja trzymam kciuki, żeby wszystko się udało. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Do zobaczenia. Pa.